Jeśli postrzegałeś mnie, mój program, rozpędzony, program, który przeszedł do TVN-u i miał duże powodzenie jako konkurencję dla siebie i że ja zapraszam Przemka Saletę e, do siebie, bo się boję twojego programu, to myślę, że powinieneś w tej książce napisać bardzo jedno ważne zdanie. Narkoman nigdy nie będzie twoim lojalnym przyjacielem. Słuchaj, no to jest Twoja ocena. Wiesz, trudno mówić o naszej przyjaźni, kiedy ja byłem na dnie, a Ty nigdy do mnie nie zadzwoniłeś. Kiedy ja się leczyłem i właśnie byłem na momentach, że e, byłem na klatce, a Ciebie nigdy przy mnie nie było. Ja Ci tego Kuba nie wypominam. No Twoja przyjaźń to jest, wiesz, kończy się wtedy, kiedy robimy razem interesy. No i wtedy rzeczywiście <laughs> byłeś blisko mnie, ale kiedy ja byłem na dnie i rzeczywiście, no nikt nie chciał splunąć w moją stronę, to nie Ty jest... Jesteś tą osobą, która jest tu chrzestnym mojego dziecka, bo to nie ty przyjmowałeś mnie wtedy do domu, to nie ty się mną opiekowałeś. Ty nawet nie zadzwoniłeś, znając moją mamę, mojego ojca, pracując ze mną, tyle. Nie zainteresowałeś się, czy ja żyję. Nigdy, Kuba. Ja nie mam do ciebie pretensji, bo ja wiem, że dzisiaj urazy mi nie służą jako człowiekowi. Ja Każdy ma oczywiście. No to ja, ja te, no to ja też wyjaśniam. Bo... Brawo dla Pana Koterskiego. W bardzo spokojny sposób oddał relacje panujące pomiędzy nimi. Rozjechał wojewódzkiego jak kiedyś kazie szczukę u kuby. Mina i spojrzenie na wojewódzkiego tego drugiego zdał sobie sprawę z kim pracuje. Szok. Nie no szacun jest pan wielki panie Michale, piękne słowa. Poznajemy ludzi wtedy, kiedy coś się dzieje i kto